Mam dla was bardzo fajną miejscówkę. Jesteśmy nad jeziorem Bukówka, niedaleko pomiędzy Jelenią Górą a Górami Stołowymi. Jest tutaj naprawdę fantastycznie. Jest, słuchajcie, mamy taką, tu zaparkowaliśmy już 2 dni temu. Przez 2 dni siedzieliśmy na takim no prywatnym placu z dostępem do jeziora. Kaczki pływają, co jakiś czas są kampery, także za tymi krzakami jest jeden kamper, potem jeszcze dalej jest jedna przyczepa, a potem jeszcze z drugiej strony jest taka plaża i tam też stacjonują przyczepy i kampery. Są wędkarze, tam sobie pływają wędkarze na łódkach i tak dalej, więc no, widok jest przepiękny, miejscówka jest bardzo fajna, cicho, spokojnie. 700 metrów stąd jest sklep spożywczy, więc jak komuś coś brakuje, to może sobie zawsze dokupić. Z tego co widzę, to ludzie tutaj palili też ogniska, więc miejscówka jest sprawdzona. Oczywiście tutaj macie namiary na GPS-a. Miejscówka piękna, ale jedziemy dalej. Jedziemy teraz w Góry Stołowe. Pogoda jest zacna. Zamykamy drzwi i jedziemy przed siebie, a będziemy jechać przez Czechy. Bo najkrótsza droga jest przez Czechy, także kto wie, może sobie wstąpimy jeszcze na jakiegoś pilsnerka do jakiegoś sklepu czeskiego. Zrobiliśmy sobie przystanek w punkcie widokowym, bo wyjeżdżamy pod górę. W ogóle ciekawostka, to za tymi drzewami już są Czechy. To jest taka górka i za tymi drzewami już są Czechy. Tu jest jeszcze Polska. Polska wygląda o tak. Nieplanowana pauza, jedziemy, no i nagle pojawiły się tory znikąd, no i znak stopu, te tory nieużywane, ale zatrzymałem się, tak nagłe hamowanie i nagle coś stuknęło w nasze drzwi, one były zamknięte, patrzcie co się stało. Kibel wyjechał normalnie, kibel z tej szafki, otworzyły się drzwiczki i nasz kibelek wyjechał, popchawszy całą tą skrzynkę z metalowymi naczyniami. Także wracaj, kibelku. Wracaj do siebie. Ale bajzel. Ciach, możemy jechać. Dobrze, że mamy ścianę grodziową, bo gdybyśmy nie mieli ściany grodziowej, to by nam chlap. Co tutaj... Zaczynamy. Matko. 18 proszę nie jechać. Cały czas pod górę i Kasia mówi, że czuje, jakie ciepło dmucha po nogach, czy jest ogrzewanie włączone. A okazało się, że po prostu silnik już jest tak nagrzany, temperatura silnika jest tak wysoka, że jest zwiększona niż normalnie, że to ciepło się dostaje tu do środka i włączyłem teraz w ogóle ogrzewanie na maksa, żeby trochę pomóc silnikowi w tym podjeździe, bo cały czas od 15 minut jedziemy pod górę. Jest to całkiem stromy podjazd, ale malowniczy i ładny. No skały są przepiękne, to już widać. Przez jakąś taką rurę zamontować, która będzie to ciepło na zewnątrz odprowadzać są, bo normalnie można byłoby gotować, a tu zgodzę. Ponieważ mamy mało czasu, stosunkowo mało,
postanowiliśmy wyjechać na górny parking i wyjazd na ten parking odbywa się wahadłowo, bo jest tylko jedna linia drogi, więc właśnie czekamy w kolejce, trzeba sobie za ten wyjazd zapłacić, zaraz zobaczymy ile. Na dole za nami jest dolny parking, a my jedziemy na górny. Z dolnego parkingu idzie się około godzinę do Błędnych Skał. No, musimy czekać 15 minut, żeby wyjechać na górę? No, teraz na 15. A, to już, dobra, super, dzięki. Zapłaciliśmy 20 zł i pan za chwileczkę będzie nas opuszczał. Już zjeżdżają z góry samochody i za chwileczkę my pojedziemy. Wyjechaliśmy na górę, samochód zostawiliśmy tutaj. Dostaliśmy pozwolenie na wjazd na parking dla autobusów, bo jesteśmy większym samochodem i lecimy. Tak jak wspominaliśmy, jesteśmy w Górach Stołowych, idziemy właśnie zobaczyć formacje skalne zwane Błędnymi Skałami. Wejście na tą atrakcję kosztuje 10 zł od osoby. Czyli 20 od nas. Za wyjazd na górę też 2 dychy. Więc 4 dychy taka atrakcja nas kosztuje. 10 euro. Nie tak źle. Na 2 osoby. Widok jest obłędny, niesamowity, przepiękny. Dlatego błędne skały. Dlatego błędne skały, bo widok jest obłędny. Z tego, że jesteśmy na uboczu i przez chwilę nie ma tutaj tłumów turystów, szybko wam powiem, jak powstały te góry. Otóż 90 milionów lat temu tutaj było niewielkie morze i na dnie tego morza osadzały się różne muły, skały i tak dalej, tworząc warstwy. I potem w kolejnych milionach lat zostały tutaj przez ruchy tektoniczne zostały te góry wszystkie wypieńczone, czyli to dno morza wyszło na wyżej, utworzyło góry i teraz te skały dlatego są takie fantazyjne, w takich fantazyjnych kształtach, ponieważ one są zbudowane z tych różnych piaskowców, z tych różnych osadów i mułów i one są podatne na erozję, na wiatr, na deszcz i cały czas te formy się kształtują, to się cały czas dzieje. Udało się. Jak na twój wiek? 30 lat, jeszcze w formie. Jeszcze umiem skakać. Jak ładnie. To nazwa jest naleśniki. Naleśniki? No to coraz bardziej mi się to podoba. Nie, okręt. A to jest okręt. To skąd to naleśniki? To inne są? Wyglądają jak naleśniki. Dobra, okręt. Tu. Tu mamy tu. I górę. W ogóle to było moje marzenie. To jest na liście marzeń do spełnienia, którą można zobaczyć na naszym blogu i właśnie sprawdzenie, czy góry stołowe są rzeczywiście płaskie jak stoły. I co? No są. No to dobrze, to możemy odkreślić. Tak, następnym razem robimy tak wielki piknik. Teraz ja chcę być się sławny.
coraz ciekawiej. Tam? No. No to idź, Łukasz. Coraz ciekawiej. Labirynty. Wcześniej trzeba było się wyciskać bokiem, a teraz trzeba się jeszcze schylać. Ja się tu umieszczę. Jeszcze. Tam jest tak wąsko, że niektórzy na kolanach przechodzą, także Kasia, ty idziesz piesza, zobaczę, czy ja dam radę. Przysmyk nazywa się przysmykiem Liczy Rzepy i Liczy Rzepa to jest taka legendarna postać właśnie tutaj z okolic. Ale co dokładnie ta legendarna postać robiła, muszę sprawdzić. Liczyła rzepa. Kto z was wie, kto to jest Liczy Rzepa, niech nam da znać, będziemy wiedzieć. Sprawdzilibyśmy sobie na Wikipedii, ale tu nie ma telefonu, nie ma zasięgu. Wiem, że na pewno jest legenda, że on jako jedyny nie chciał oddać pokłonu rzepy jakimś bożkom innym, za co go przekleli, czy chcieli go gdzieś kądś wyrzucić, ale potem on wygrał i tamci, którzy go przekleli, przegrali. Jeżeli Kasia mówi prawdę, to dajcie nam znać w komentarzach, jeżeli nie, to też dajcie znać w komentarzach. No, ten się śmieje, ktoś się śmieje ostatni, moja nowa biała koszulka. No chodź liczy rzepo. Idę liczyć rzepę. Jedna rzepa, druga rzepa, trzecia rzepa. Szaty się skończyły. Trzeba iść na kolana. Podpatrzyłem małpy na giblartarze, jak one chodzą i no już wiem, jak się pokonuje takie przesmyki. No. Moje, spadłem. Mam dla was ciekawostkę. To tu, w Górach Stołowych, była kręcona jedna z części opowieści z Narni. O, taka ciekawostka. Jesteśmy już w samochodzie, w naszym vaniku z powrotem. Bardzo nam się podobała ta atrakcja, super wycieczka. No i cóż, jesteśmy już w kolejce na drodze na dół, także czekamy jeszcze 5 minut i zjeżdżamy na dół. Tędy. Teraz jest droga zamknięta. Znajdujemy się właśnie w Ambierzycach. Jesteśmy tuż u stóp katedry Nawiedzenia Świętej Marii Panny. Jest to... No i to miejsce nazywane jest Śląską Jerozolimą, bo od lat, od wielu wieków przyjeżdżają tutaj tłumnie pielgrzymi i przychodzili kiedyś. To sanktuarium powstało w miejscu, gdzie według tradycji, według legendy, według podań został uzdrowiony Jan, pewien Jan, nie pamiętam skąd, ale był to na pewno Jan. On był niewidomy, przyszedł tutaj i przejrzał na oczy i zaraz potem ukazała mu się Matka Boża. I właśnie na pamiątkę najpierw powstała ta kapliczka, potem powstał ten kościółek, a potem to sanktuarium. I dlatego od wieków przebywali tutaj tłumnie pielgrzymi. I to, co jeszcze wam chcę tutaj powiedzieć, to ilość tych schodów za mną nie jest przypadkowa. Na początku jest ich 9. Jako ilość chórów anielskich. Potem są 33 schody na pamiątkę wieku Chrystusa i na końcu jest 15 na pamiątkę wieku, w którym Maryja poczęła cudownie Chrystusa. Mój mąż mi kupił loda. Wygrał? Wygrał loda. Odebrałem nagrodę, bo na patyczku było. Na patyczku ostatnio na lodzie było napisane, że wygrałem loda i Kasia dostała teraz nagrodę w prezencie. Szybka informacja, ta mała figurka, którą widzieliście w ołtarzu, pochodzi z XIII wieku i została wykonana w drewnie lipowym. Łukasz postanowił zostać w kościele, został na mszy, a ja idę zobaczyć tą kalwarię. I wziąłem kamerę, żeby wam też pokazać, jak to wygląda. Jeszcze jest tutaj jedna taka atrakcja, jest to żywa, nie żywa. Jest to ruchoma szopka. I jest to najstarsza taka szopka w Polsce. I ona jest możliwa, żeby ją oglądać, można sobie wejść i oglądnąć. Ostatnie wejście jest za 15:06, a w tym momencie jest za 5:06, także nawet już tam nie idę. Idziemy od razu na górę.
Ja lubię chodzić w takie miejsca ze względu na to, że one zawsze są gdzieś umiejscowione w przyrodzie. Lubię też takie miejsca ze względu nie tyle na kult, co bardziej na fakt, że jest to część naszej kultury i naszej jakby spuścizny i ludzie od wieków tutaj przybywali i wierzyli, że ich życie będzie po prostu dzięki temu lepsze i dobre. Także lubię chodzić w takie miejsca po to, żeby po prostu się zamyślić, troszkę pomodlić, kontemplować. Ale patrzcie, jaki jest widok przede mną. W ogóle wow, mega. Coś pięknego. Polska jest piękna. Fajnie jest być tutaj i w końcu móc ją odkrywać, podziwiać to lato w pełni. Złote zboża, zieleń drzew. To jest ta szopka ukryta w takim zwykłym domu. Także jeśli będzie się tutaj przed 6, zapraszamy. Właśnie jestem przy busie. Wróciłam z wycieczki, ze spaceru. No i będę teraz czekać na Łukasza i zaraz jedziemy dalszą drogę. O, jest buzia. Cześć Łukasz. Siemanko. Idę do ciebie. Jesteśmy już razem. Zmęczeni, padnięcie, jestem już ledwo żywy, po prostu oczy mi się zamykają. Nie było kawy, nie było gdzie się napić kawy, ale było za to fajnie. Dużo zwiedzaliśmy, dużo chodziliśmy po górach. Piękne okolice, widoki niesamowite, także jesteśmy zadowoleni. Byliśmy nawet w kościele, czy ja byłem w kościele. Tak, to mówię. Więc całkiem super. A teraz jedziemy do Srebrnej Góry, ale tego wam dzisiaj nie pokażemy. Zapraszamy was na następny odcinek. Jeżeli nas jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj. W ten sposób będzie nas więcej i no i super. Będziecie wiedzieć przynajmniej, kiedy jest najbliższy odcinek. Kończymy, trzymajcie się. Do zobaczenia. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Pa.